Cryptomasters przedstawiają... Już pyta i jego kolega Mexicano wtóruje, czy BitBay planuje wprowadzić coś na wzór TrueUSD albo Tether? Mexicano do tego dodaje, czy BitBay widzi w Tetherze zagrożenie jakieś dla rynku kryptowalut i to dlatego nie ma par z Tetherem. Rozmawiamy z Tetherem, to wcale nie jest tak, że nie myślimy o tym. Myślimy, pamiętajmy, że Tether to jest pewien mały problem, może nawet duży. To wszystko tak naprawdę jest też przed nami. Pytanie, ile Tetheru jest i ile w Tetherze jest pokrycia dolarów. To jest bardzo duży problem. Pamiętajmy, że kryptowaluty właśnie miały być przeciwieństwem do dodruku pieniędzy. I tu trochę przykład Tetheru no jest trochę całkiem inny, tak? Mamy jakby przesłanki na to, że Tetheru jest więcej niż dolarów, więc to pokrycie nie jest 1:1. No i to jest pewien problem. To jest jakby problem globalny, co niejednokrotnie powtarzam, dotyczący giełd kryptofiatów. Bo to jest spory problem. Giełd krypto jest bardzo dużo. Niejednokrotnie ktoś zarzuca mi, mediom, to, że mówimy, że jesteśmy jakąś tam giełdą w czołówce światowych i tak dalej, ale przecież kiedy wchodzimy na statystyki, to tak nie jest. No tak, tylko tak nie jest, bo jest mnóstwo giełd krypto. One nie mają styczności z fiatem. Ten sam problem jest właściwie z Tetherem. Tether nie ma styczności, on ma styczność tylko w jednym miejscu z fiatem, w którym nie do końca wiemy i nie ma pewności, ile tych dolarów jest. Powinno być, w założeniu Tethera miało być 1:1. No przesłanki są już takie, że tak nie jest. No tak. Więc jeżeli audyty tak nie raczej jest, nie są tam mile widziane. Nie są mile widziane, to też wiemy dokładnie. I to może być pewien problem dla świata kryptowalut. Czy to jest problem? No myślę, że tak, bo jeżeli manipulowany jest Tether, a w Tetherze jest sporo gry jest do Tether a Bitcoin, bo pamiętajmy, że tych giełd kryptofiat jest bardzo mało, to zaraz może parę zdań powiem, czemu tak jest. No to jeżeli by to faktycznie było tak, że Tether jest zbyt wielką bańką, to jest dobry temat ostatnich dni, bańką, no to faktycznie ta bańka mogłaby pęknąć. Okazałoby się kryptofatamorganą. Kryptofatamorganą, ten kurs mógłby jednak spaść. I myślę, że to bardzo gwałtownie. Też takie już sytuacje też były, wiecie, to musicie Państwo zrozumieć, że krypto to jest future, tak? To jest przyszłość, to jest pierwsza dekada dopiero, którą mamy za sobą, a tak naprawdę rok, a nawet nie rok, parę miesięcy euforii, która jest, bo nie spotkalibyśmy się pewnie 2 lata temu, bo nie bylibyście zainteresowani tym tematem, rok temu myślę, że też nie, dopiero teraz jest taki wielki boom. Ten boom musi minąć i nie uważam, że to jest bańka, po prostu technologia weszła, ona musi teraz zostać bardziej wdrożona przez ludzi, próba inicjacji tej technologii, użycia tej technologii i dopiero jakby idziemy dalej. A na razie po prostu za dużo jest właśnie takich dylematów. Tether, nie wiadomo, brak regulacji, to wszystko jakby powoduje z jednej strony super fajnie, bo mamy jakąś tam anonimowość, o której gdzieś tam się mówi. Nie do końca ludzie, którzy znają blockchain, wiedzą, że to nie jest wcale takie anonimowe. Więc tych mnóstwo zagadnień jest tyle, że tak naprawdę brakłoby nam czasu, żeby o tym opowiedzieć. A z drugiej strony nie chciałbym ludziom bardzo mocno głowy zapychać takimi szczegółowymi informacjami. Trzeba po prostu na to uważać. Giełdy krypto mają inne trochę znaczenie na rynku, giełdy kryptofiat inne. Giełdy kryptofiat mają dostęp do walut, złotówki, euro, dolara, funta i tak dalej. Muszą być bardziej ostrożne, muszą mieć większe KYC, ta weryfikacja musi być pewniejsza, muszą mieć AML, czyli przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. To tak jak dzisiaj trochę rozmawialiśmy, na koniec dnia i tak musimy wyjść światem. Tylko te giełdy mają naprawdę ciężki żywot. To jest przykład BitBaya, Coinbill, innych giełd, Bitstampa, te giełdy naprawdę, dlaczego one nie wprowadzają 100 coinów? Dlaczego tego nie robią? Bo ryzyko, jakie jest wprowadzania coina, który można być zmanipulowana sieć takiego, bo pamiętajmy, to jest blockchain, to jest technologia, mało osób w ogóle wie, na czym to działa. Manipulacja sieci jest bardzo prostym tematem dla hakerów, co może powodować w tym momencie naprawdę zniweczenie pieniędzy, bo haker wypłaci te pieniądze, a właśnie dzięki manipulacji sieci uderzy w tym momencie i w tym momencie te środki zostaną utracone. Więc te giełdy, zwróćmy na to uwagę, giełdy krypto, fiat, mają bardzo ograniczenie. Nawet śmiem twierdzić, musielibyśmy to potwierdzić, czy my nie jesteśmy nawet giełdą krypto, fiat, która ma najwięcej coinów.
Bo jakbym tak mocno popatrzył, to popatrzcie, Bitstamp, ogromnie znana giełda, ma chyba dwie kryptowaluty, ma Bitcoina i Litecoina. Chyba teraz w Bitcoin Cash'a wgrali. Wdrożyli do siebie do systemu grania. Dlaczego tak jest? Bo są już regulowani, raz, że w Luksemburgu mają licencję, dwa, że są to instytucje, które muszą pilnować po prostu każdego grosza. To jest tak jak dzisiaj BitBay. BitBay ma AML, musi przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. To są szereg ludzi, których jest zatrudnione, szereg procesów, procedur, które muszą być. Ale co nam to daje? Daje nam to dużych inwestorów. Coraz więcej zgłasza się do nas dużych inwestorów. Mamy, pamiętajmy, ja ostatnio przedstawiałem na kongresie taką statystykę, nie wiem, czy może Państwo byliście również, widzieliście taki mój diagram, na którym przedstawiałem, jak wygląda system traderów w Polsce, znaczy ogólnie na świecie. Ile jest holderów, ile jest day traderów, a ile jest traderów. Day traderów jest tylko 5,9%. 78% to holderzy, a 23% to traderzy. Więc popatrzmy, tych traderów nie ma wcale dużo. Ogromna liczba to są holderzy, ludzie, którzy trzymają, którzy biorą to na inwestycje. My jako giełda, żeby móc zarobić, potrzebujemy mieć day traderów. A jest tylko 5,9%. My o tych właśnie ludzi najbardziej walczymy, dlatego musimy być transparentną giełdą. Dlatego te procesy AML-owe, procesy KYC muszą być tak ostre, właśnie po to, aby ten klient, ten duży klient, JP Morgan i tak dalej, mogli bez problemu wprowadzać po prostu pieniądze do takiego BitBaya i móc po prostu funkcjonować. I to są rzeczy, które są bardzo ważne, tak? Na to giełdy krypto w ogóle nie zwracają uwagi. To jest ta zasadnicza różnica. Dlatego też mogą sobie wprowadzić mnóstwo coinów, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Case, który dzisiaj, myślę, mogę Wam przedstawić, to jest case Bitcoin Golda. Popatrzmy, co się stało. Bitcoin Gold totalnie wyłączony, całkowicie cała sieć. Co się stało? Manipulacja sieci przez hakerów. Zmanipulowana sieć, dołożone tak naprawdę, czy zwiększona sieć, którą weszli hakerzy, 51%, czyli zmanipulowali sieć, zrobili forka, wprowadzając, może powiem kolokwialnie, lewe BTG do giełdy. Co to powoduje? Powoduje to, że giełda, nie będę mówił nazw, o której chcecie Państwo, poczytajcie sobie, bo już informacje są w sieci. Giełda, która straciła, ona straciła te pieniądze. No ich nie ma. I teraz pytanie, czy to jest błąd? Giełdy? Nie, sieci. Ale czy można podjąć teraz taką decyzję, że giełda popełniła błąd, bo wprowadziła BTG? Ciężko ocenić. Społeczność chciała tego BTG, więc giełda to udostępniła. A z drugiej strony, zobaczmy, co się stało. Sieć została zmanipulowana, została dodana większa moc obliczeniowa została dołączona, więc został zrobiony fork. Giełda po 25 potwierdzeniach dodała środki BTG. Hakerzy wymienili BTG na bitcoiny, bitcoiny wypłacili. Po odpięciu sieci nie ma ani bitcoinów, ani BTG. To jest ryzyko, to jest technologia. Na to trzeba bardzo uważać. Mnóstwo ludzi nie ma pojęcia, co to jest blockchain. Nie ma pojęcia, co są kryptowaluty. Trzeba o tym się edukować, trzeba się o tym dowiadywać. To nie jest zabawka. To jest naprawdę nowa technologia, dziesięcioletnia. To nie karta kredytowa, którą mamy dzisiaj w kieszeni. To pamiętajmy jedną rzecz. Zanim karta kredytowa trafiła do naszej kieszeni i była powszechnym miejscem przechowywania środków plus miejscem płatności, minął naprawdę dużo lat i mnóstwo testów. Nie oczekujmy od technologii dziesięcioletniej nie wiadomo czego. Bo tak wcale nie będzie. Więc tutaj oczywiście musimy brać dużą rozwagę i musimy na to oczywiście uważać. Więc przykład BTG jest właśnie takim przykładem, jak prosto można zmanipulować sieć, mając dużą moc obliczeniową. Mhm. Czyli w zasadzie podsumowując, dla osób początkujących, które tego nie rozumieją i które zadają sobie pytanie, czemu na BitBayu nie ma waluty takiej, to po prostu ryzyko może być za duże, bo jeżeli daną całą sieć jakiejś kryptowaluty tak naprawdę obsługuje 30 komputerów, bo i takie sieci są, no, oczywiście, no to zakosić te środki to nie będzie wielka filozofia. Dokładnie tak. Wprowadzenie w tym momencie forka, wrzucenie nowego blockchaina, przerzucenie w tym momencie tego, to powoduje, że jest możliwość całkowicie zmanipulować.